Rewiry kultury. Mam rozmowę dziś w Rewirach Kultury. Andrzej Nowak, opolski fotograf, który fotografią zajmuje się od lat 70., jest gościem programu. Będziemy rozmawiać o bardzo ważnej, istotnej pasji związanej z obiektami sakralnymi. Będziemy mówić o wystawie drewnianych kościołów Śląska Opolskiego. Tę wystawę aktualnie można oglądać w Muzeum Wsi Opolskiej. Wcześniej była też prezentowana w Urzędzie Marszałkowskim. Wystawa też, dodam, powstała z inicjatywy Opolskich Dzieł, ale razem też z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia i z jego projekt. No i cieszymy się, że możemy do niej jeszcze dotrzeć, odwiedzając teraz Muzeum Wsi Opolskiej, bo jak się okazuje, wszyscy teraz zwiedzają region albo Polskę, a jest wiele pięknych miejsc. Skąd taka pasja i miłość do tych kościołów drewnianych u Pana? No, kościoły drewniane zawsze mnie interesowały. W ogóle dużo fotografowałem architektury. Nie tylko jako kościoły, ale jako obiekty przemysłowe, obiekty budowlane. Ale kościoły drewniane szczególnie mają u mnie taką, jak gdyby, wolę fotografowania, ponieważ one mają klimat. Wchodząc do kościoła, czuje się to sakrum w tym kościele, nie? Tyle pokoleń nie budowało, ile tam, jak człowiek tak usiądzie w tym kościele, to sobie pomyśli, jak oni musieli ciężko, nie było tylu narzędzi, jak oni ciężko musieli pracować, żeby coś wyrzeźbić, żeby coś zrobić. Czuć to, jak oni to budowali. Takie czuć odczucie. Też zapach drewna, ja myślę, tak, że to też jest bardzo klimatyczne. Szczególnie zapach drewna, a dla mnie zapach drewna jest bardzo taki miły, bo mój dziadek był stolarzem i ten zapach drewna mi przypomina dziecinne lata, nie? Kiedy ja biegałem tam do zakładu, do niego. Czyli jest też takie nawiązanie do jakiejś tradycji przodków w Pana przypadku. No, w tym zapachu tak. I zainteresowaniu drewnem. Tak. Tych kościołów jest bardzo wiele. Mówi się, że w ogóle Śląsko-Polskie to jest takie zagłębie drewnianych kościołów. Tak też pięknie Sandra Murzic napisała w jednym z artykułów na temat tej wystawy dotyczącej drewnianej zabudowy sakralnej. No i jak się okazuje, tych kościołów jest bardzo wiele. Jak Panu dużo czasu zajęło, żeby do tych miejsc dotrzeć? Żeby stworzyć, ja nie mam jeszcze wszystkich sfotografowanych kościołów. Jeszcze 4 czy 5 mi brakuje, bo kościołów jest około 68, różne źródła różnie mówią. Ja mam ponad 60 tych kościołów sfotografowanych i dotarcie do nich około 3-4 lat było, ponieważ to było robione przy okazji wykonywania zdjęć dla kurii diecezjalnej kościołów, ale wszystkich diecezji. W diecezji opolskiej, nie? Których jest ponad 600. Ponad 600 jest kościołów, to znaczy z filialnymi, z wszystkimi. I wliczając też drewniane w to, nie? I wtedy miałem okazję robić i te kościoły. I wtedy wymyśliłem, że zrobię z tego album, że to jest zbyt ładne, zbyt ten... A jak się zrobiła, jak jeszcze wcześniej słyszałem o tragedii, która się zrobiła w kościele Świętej Anny, spłonął. I ten, no jak gdyby nam zabytek... Jeden zniknął z pola widzenia, także to już mnie umocniło, żeby stworzyć ten album i dla potomnych na tyle, ile się dało, co nie znaczy, że go nie rozbuduję jeszcze o resztę. Ponieważ diecezja się nie pokrywa z ziemią opolską, więc muszę jeszcze dotrzeć do niektórych, które są tam na północy naszego województwa, nie? A do tej pory, które z tych kościołów Pan uważa za szczególnie piękne? Ja wiem, że każdy jest wartościowy, każdy to jest osobna historia, ale żeby tak powiedzieć, takie o tych wybijające się kościoły, tak? Tak, tak. No, na pewno piękne zdobienia ma kościół w Baborowie. To jest kościół cmentarny, zakonnicy są. To jest jak gdyby filialny kościół, jest obok murowany, a ten jest na cmentarzu. Piękne malowidła. Każdy kościół ma coś. No, największy kościół w sumie w Polsce i w Europie to jest kościół w Oleśnie. Kościół Świętej Anny, który został wpisany do jako pomnik historii jako pomnik został zapisany. Historii, tak, 2 lata temu chyba, o ile pamiętam, w 18 roku chyba, 2008, pomnik historii. Są jeszcze takie koło Namysłowa. Spotkałem taki kościół, jak gdyby on był nieruszany od lat. Pytałem księdza, dlaczego on tak ładnie wygląda, że go nikt tam błazerią nie obił, bo są i takie kościoły, że jak były ciężkie czasy, żeby
nie było na renowację tego, to byłyby łazeriami obijane, żeby miał ten charakter drewniany, nie? On mówił, że my jesteśmy małą wioską i nie stać nas było, żeby cokolwiek zmieniać. I to w pewnym momencie, w pewnym sensie bardzo dobrze, że to było nieruszane. Teraz już jest, chyba tam mają nawet jakieś pieniądze na odnowienie tego kościoła. Jeszcze na moment wrócimy do rozmowy i jeszcze powrócimy też za moment do kościoła w Oleśnie, bo jest też takie piękne zdjęcie z lotu ptaka i widać, jak ten kościół jest okazały, jeśli chodzi o jego plan, ale o tym za chwilę. Powracamy do rozmowy z Andrzejem Nowakiem, fotografem. Rozmawiamy o drewnianych kościołach Opolszczyzny. Tę wystawę można oglądać w Muzeum Wsi Opolskiej aktualnie i mamy na to czas do 21 września. Rozmawiamy o ciekawych obiektach, które są na Opolszczyźnie. Z pewnością kościół w Oleśnie do takich należy. I też na pana zdjęciu widać właśnie ten kościół tak jakby z lotu ptaka, że można zobaczyć, jak on jest pięknie rozbudowany, jeśli chodzi o sam plan i też o te dachy, które budują to otoczenie tego kościoła. Tam mamy kilka naw, prawda? Tak obok siebie ułożonych. Tak, jest 5 naw dodatkowych. Jest kościół główny i potem było dobudowane 5 kaplic. I z tego powstała róża. Podstawą jest pierwszy kościół, a potem zostały dobudowane tych 5 naw. I powstała taka róża piękna. Tylko z góry widać, jak on. Z dołu trudno sobie wyobrazić, jak on rzeczywiście wygląda. Tak, rzeczywiście to porównanie do kwiata jest bardzo trafne. Taki kwiat z drewna i z tą białą wieżyczką po środku. Ale jak pan wykonał to zdjęcie? Bo to tak trzeba się... Samolotem podleciałem. Ach tak. Tak, jak potrzebuję, ja jestem starej daty, ja drona nie używam. I jak potrzebuję zdjęcia, mam kolegę, który ma samolot, dzwonię do niego. Też musiał się troszeczkę do tego, bo to nie jest takie proste nadlecieć do zdjęć, nie? Bo to trzeba troszeczkę inaczej nadlatywać do zdjęć, ale dobrze się z nim robi. Zawsze jest wesoło, zawsze przyjemnie. No dobrze, ale to też trzeba jakoś pewnie tam tą maszynę umieścić na moment w takim jakimś bezruchu, żeby to zdjęcie ostre nie, wyszło. Nie, to się robi już w ruchu. To nie jest, tak? To nie jest śmigłowiec. Ale... Nie, no jest to dzisiaj jest technika taka, że można zrobić i dużo robiłem samolotu, nie? Jak mam jakieś zlecenie, to chętnie lecę. To jest dla mnie też i frajda, bo lubię latać. Ale też w środku pan ten kościół fotografował. Tak. Miałem dostęp do tych kościołów dosyć duży, bo do wnętrz jest trudno się dostać, a fotografować nie jest bo księża nie są chętni, żeby ktoś fotografował. Z tego względu, że dużo kościołów się okrada, nie? Ja nie mówię, że ktoś, kto fotografuje, jest ale są nieufni księża. A jest to, mają na głowie naprawdę zabytki, to jest takie dziedzictwo i oni... Ponieważ ja dla diecezji kościoły fotografowałem, więc między innymi i drewniane fotografowałem i mogłem do nich wejść. A potem, jak już miałem te zdjęcia z środków i pokazywałem innym księżom, którzy są spoza diecezji opolskiej, a są w naszym województwie, to już inaczej na mnie patrzyli. Widziałem, że mam taki dorobek, to już mnie wpuszczali, nie? Ale musiałem zawsze się umówić na odpowiednią porę. Można kościół zobaczyć w czasie nabożeństwa czy mszy. Ale fotografować, no wtedy trudno, nie? Można jedno zdjęcie zrobić gdzieś z tyłu, jak się flesza nie użyje, to jeszcze można, ale do celów albumowych czy do celów wystawienniczych trzeba mieć jednak ten czas, ten spokój, nie? I zawsze się zamykałem w kościele. Znaczy się drzwi zamykałem, żeby mi nie świeciło inne światło, ale zawsze prosiłem, jak mogłem, żeby być sam, nie? Siadałem i oglądałem, co fotografować. A jaką ma pan technikę fotografowania? Czy to jest takie jedno zdjęcie wykonane po długim namyśle, że tak się stoi, patrzy, przychodzi ten moment, nie, jest nie, to jedno już zdjęcie? Potem seria leci. Jak już posiedzę chwilkę, to potem już co krok to coś widzę, nie? A z tego później się wybiera ten... Nie robię ich znowu tak dużo, żebym potem miał problemy, że coś wybrać, ale robię to, co jest ciekawe, a potem jeszcze troszeczkę to filtruję, nie? Po tylu latach już jest taka intuicja, taka wiedza, takie jedno spojrzenie i od razu wiem, które zdjęcie najlepiej wyszło? Tak. To może nie jest to jakaś wielka wiedza, to jest po prostu
Umiejętność patrzenia. Umiejętność patrzenia, tak. Człowiek się uczy przez tyle lat, ile tysięcy fotografii się zrobiło, to człowiek już troszeczkę z automatu. Niekiedy to może niedobrze działać, ale raczej jak już się skupiam na fotografii, to nie zawodzi mnie oko. Moment, jak patrzę przez soczewkę aparatu, że się gdzieś tam już przed samym zrobieniem zdjęcia już wszystko kadruje, już wiem, jak ono ma wyglądać. Czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, już ten kadr jest zamknięty, że już później nie muszę szukać z tego zdjęcia, które najładniejsze jest część tego zdjęcia. Za momencik powrócimy do rozmowy, bo jeszcze jest też ciekawy kościół w Lasowicach, no i mumia księżniczki, która tam jest. Powracam do rozmowy z Andrzejem Nowakiem, fotografem. Rozmawiamy o drewnianych kościołach na Opolszczyźnie, bo tę wystawę, która niegdyś gościła w holu Urzędu Marszałkowskiego, aktualnie można oglądać w Muzeum Wsi Opolskiej, a to piękne muzeum, dobre na takie plenerowe, wakacyjne weekendy i warto przy tej wystawie się zatrzymać, zwłaszcza, że mamy naprawdę dużo ciekawych miejsc na Opolszczyźnie, nie jesteśmy do końca tego świadomi. Lasowice, tam też jest drewniany kościół i to kościół z bardzo... Laskowice. Kościół, który skrywa też tajemnice. Tak, tam jest kościół drewniany i obok już jest nowo murowany kościół i w tym drewnianym nie wiem, czy się odbywają jeszcze nabożeństwa, bo on na cmentarzu stoi, ale tam jest taka ciekawa tajemnica. Dowiedziałem się później troszeczkę, że pod podłogą w tym kościele jest trumna, a w niej księżniczka leży, która się sama zmumifikowała po czasie, którym tam leżała, nie? Podobno po tej stronie, gdzie... Ale sama? Jak sama? Nie była mumifikowana. Ciało się... warunki są pod podłogą takie, że się zmumifikowało. Kiedyś był uznany za świętą w związku z tym, bo to też mogło być jakiś znak, mógł być. Nie wiem. Dobrze, to nie wchodzimy. Wchodziłem tam z księdzem proboszczem. Taka śmieszna sprawa, bo podniósł klapę i ani ja, ani on nie miał latarki, więc ze świeczką żeśmy szli. No, prawie, że wpadłem na tą trumnę, mówi, tu trzeba wieko otworzyć, żebyś cokolwiek widział, nie? No, ale są zdjęcia do albumu, żeśmy nie dawali, bo to się nie... No, ale warto zwiedzić. Trzeba by było księdza poprosić, jakąś taką wycieczkę zrobić. Rzeczywiście tak dobrze zachowane jest to ciało zmarłej? Znaczy się... Czy bardziej trumnę widać? Nie. Trumnę trzeba otworzyć. Mhm. I tam jest jedyne ona. Tam jest piasek na dole pod tym pod tą podłogą i po tej stronie, gdzie jest ta trumna, w kościółku nie siadają panny. Tak? Jakiś taki przesąd. Ja go do końca nie znam, ale wiem, że panny po tej stronie nie siadają. Rozumiem. Bo prawdopodobnie ta księżniczka była panną. Albo nieszczęśliwa miłość, albo jakaś choroba. Nie wiem, co to było. Ale jest taki. Jeszcze w tym kościele jest taka ciekawa rzecz, że tam jest prawdopodobnie jeden z najstarszych malunków świętej Anny. Odkryli tam na tych belkach. To jest przy prezbiterium, przy wejściu, nad wejściem z zakrystii. I tam jest odkryty taki kawałeczek polichromii, gdzie jest święta Anna i proboszcz mówi, że może być, że to jest jeden z najstarszych wizerunków świętej Anny. Warto to zobaczyć. Piękny kościółek i warto to widzieć. Ja myślę, że też bardzo duże znaczenie ma światło, jak się fotografuje te kościoły od wewnątrz. Czy jakaś szczególna pora dnia była wybierana, żeby te zdjęcia wykonywać? Może pora nie, bo ja w pewnej kolejności robiłem, ale najlepiej się robi przy niesłonecznej pogodzie. Wtedy, chociaż niekiedy to jest jeszcze od której strony słońce świeci, bo niekiedy te promienie dodają uroku, nie? Ale jeżeli się chce sfotografować jako detale, to pogoda, która nie jest ostre słońce, wtedy nie ma kontrastów takich dużych. Bo to są jednak niektóre, są kościółki, gdzie jest jedno małe okienko tylko i wtedy trzeba było walczyć z tym. Wydaje mi się, że jakby w ogóle tego okienka nie byłoby się lepiej fotografowało, to w ciemnościach jak z tym jednym okienkiem, które później daje taki snop światła i nie wiadomo, co z nim zrobić. On nie oświetli kościoła, a tylko część tego kościoła. I wtedy są te różnice światła bardzo duże i trudno to się fotografuje. Tylko naturalne światło pan dopuszczał, czy jakieś... Tylko. Chyba, że było włączone światło elektryczne i to chyba w dwóch czy trzech kościołach mam takie coś, że tam rzeczywiście by nie było szans zrobić. Był zbyt duży kościół, żeby
ale staram się robić tylko przy świetle naturalnym. Dzisiaj fotografia cyfrowa pozwala na to. To się robi ze statywu, także nie ma problemu, że tam jest coś nie tak. Bardzo piękny kościół jest też w Michalicach. Tak, mówiliśmy o tym kościółku. On jest taki zachowany, ma piękne wnętrza, piękne polichromie ma i na suficie kasetony takie i na ścianach bocznych. Tam też jest to, co mi ktoś mówił, rzadko spotykany, że kiedyś figurę Boga Ojca robiono. Nigdy zawsze był Chrystus w święci, ale nigdy się nie pokazywało jak gdyby Boga Ojca jako figurę, nie? A tam znalazłem, na chórze jest figura Boga Ojca. Rzeczywiście. To w dwóch kościołach. I w tym kościele, i w Baborowie też jest Bóg Ojciec na jednej figurze. I to o tym, że się rzadko to spotyka, mówił mi ojciec, który w tym kościele w Baborowie był, nie? Że to jest rzadkość. Za moment wrócimy do rozmowy, powiemy też o kościele w Krzyżowicach w powiecie brzeskim, bo tam mamy bardzo stare belki, naprawdę stare. Andrzej Nowak, przypomnę, dzisiaj gości w programie Rewiry Kultury, opolski fotograf. Rozmawiamy o wystawie prezentującej drewniane kościoły Opolszczyzny i wśród tych drewnianych kościołów też mamy obiekt w Bierdzanach, bardzo ciekawy, piękny w środku i panu się udało wejść tam do środka i też go sfotografować. Tak. Tak, tam Bierdzane są bardzo znane z pewnych malunków, które są na ścianach. Taka Biblia dla ubogich. Biblia Pauperum. Pauperum, tak. I tam jest taka słynna śmierć bierdzańska narysowana. Ona tak jakby przyszła po kogoś czy coś, nie wiem, nie znam tej całej historii, jest Adam i Ewa też. No piękne malunki na ścianach. Na sufitach, bardzo dobrze utrzymany kościół. To jest kościół parafialny. Także, bo są parafie, gdzie są trzy kościoły drewniane. Znam takie parafie, gdzie ksiądz ma trzy kościoły drewniane. Parafialne plus dwa kościoły filialne też drewniane. To jest w Kluczu. W Kluczu? Tak, Klucz, Zimna Wódka i Olszowa. Wszystkie trzy mu się trafiły. Gmina drewniane. Ujazd. Gmina Ujazd, tak. I naprawdę ten ksiądz jest dla mnie bohaterem, bo trzy takie kościoły utrzymać, gdzie tam nic nie można zrobić sobie tak, ten i to są, a jak już są, jak trzeba coś konserwować, to są duże pieniążki, nie? Bo konserwacja to jest jednak, naprawdę muszą to robić fachowcy i... Ale też pięknie uczynić. Też jest jedno wnętrze pokazane i te dwa z Olszowej i Zimnej Wódki jest z zewnątrz pokazany kościół. No dobrze, ale te kościoły są naprawdę bardzo stare, a ten kościół w Krzyżowicach, teraz się przenosimy do powiatu brzeskiego, to tak. Już w ogóle jest bardzo stary, bo tam są belki z XIV wieku nawet. Tak, to jest nowość, to w tym roku się okazało. Wszyscy byli przekonani, że najstarsze kościoły drewniane są w Wielkopolsce. A zrobiono Instytut Dziedzictwa Narodowego, zrobił badania dendrologiczne i się okazało, że belki z konstrukcji są z 1326 roku. Niesamowite. Wtedy rządził w Polsce Władysław Łokietek. I tak przetrwały. Więc tak blisko historii jesteśmy. Oddycha się tym takim powietrzem nasączonym tak. Historią. Tak, tak. I czasem. I czasem, tak. Ale te obiekty, bo to też jest ciekawe, tam chyba też są polichromie dobrze zachowane albo bardzo tak, stare bardzo polichromie. Bardzo dobrze zachowane polichromie w prezbiterium. One są chyba niedawno odkryte, bo to jest taki ciekawy kościół, który jest częściowo od środka otynkowany. I te polichromie są już na tynku. To jest taki... Też są kościoły, że one są z zewnątrz drewniane, albo są łączone drewniane i budowane, a ten jest wewnątrz otynkowany, a sufit ma drewniany. Chór ma drewniany, resztę ma drewniany, tylko ściany boczne są otynkowane i tam są te malowidła piękne. Bo jeszcze jest drugi kościół, też taki stary, Obórki. On tutaj nie jest, bo to był kościół polsko-katolicki. Aha. I on jest nieużywany. Ja byłem w tym kościele, mam zdjęcia z tego kościoła i on jest pół, też taki pół na pół. Mhm.
też bardzo stary murowany kościół, drewniany. Bo mnie interesowało, co to jest kościół polsko-katolicki, nie? Najbliższy ich biskup jest w Szczecinie. Kościół jest nieużywany, jest jeszcze jedna pani, która mi otworzyła, która należy do kościoła polsko-katolickiego. Nie? Mówi, że się nie ma dużych różnic w obrządku jak w naszym katolickim kościele. Tam tylko coś ze spowiedzią, że powyżej 18 roku to każdy się spowiada jak gdyby taką spowiedź otwartą, a mówiła autentycznie, mi powiedziała, do 18 roku na ucho, nie? Rozumiem. Nie ma księży już i dlatego to jest zamknięte tam. Ta historia tych drewnianych kościołów też jest bardzo różna. Część z nich to są kościoły poewangelickie, dziś katolickie. Niektóre już były od początku katolickie, a inne wciąż są ewangelickie. Tak, są takie kościoły. Wnętrz nie robiłem, bo one są pozamykane, a do tych kościołów przeważnie przyjeżdżają duszpasterze, nie? Ewangeliccy, więc trudno by było się umówić. On przyjedzie na nabożeństwo czy na mszę, żeby jeszcze zostawał. I te kościoły, bo chciałem opisać, te kościoły opisane są w albumie też, pod jakim wezwaniem. One nie mają swoich patronów, nie mają, tak jak kościół pod wezwaniem świętej Anny, czy pod innego świętego. Świętej Katarzyny na przykład, tak, jest Muzeum Wsi Opolskiej. Tak, to te kościoły nie mają wezwania. Mówiła mi pani, która należy do tego kościoła, która tam była na cmentarzu przy tym kościele. Dla pana to też była okazja na pewno do ciekawych spotkań i rozmów. Taka praca fotografa. Tak, nie tylko przy kościołach drewnianych, bo ja robiłem też kościoły murowane. No, piękne mamy. Trzeba przyznać, diecezja ma piękne kościoły. Niektóre są większe, prawie jak katedra. Albo takie duże możliwe? Jak katedra, tak, ponieważ kiedyś, no teraz mają ci księża, kiedyś byli obszarnicy wielcy, nie? I oni fundowali kościoły, a dziś nie ma obszarników i nie ma kto utrzymać tych kościołów. Są kościoły, gdzie na wiosce jest 200 osób, a mają bardzo duży kościół, tak jak w mieście u nas, nie? I są problemy z utrzymaniem, ale są pięknie zadbane kościoły, jest dużo odrestaurowanych kościołów też. Z tym, że drewniane najwięcej występują na północy województwa. Na południu jest ten w Baborowie i chyba jeszcze ze dwa albo trzy są. Większość jest ten szlak Kluczbork, Namysłów, Olesno. Tak, tam jest najwięcej. Rewiry kultury.